Tragedia podczas pracy w lesie, nie żyje prezes OSP. Przejmujące, jak pożegnali go strażacy. Dramatyczne informacje z Lubelszczyzny. W sobotę nad ranem podczas prac w lesie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Nie żyje prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezesie, to, co zrobiłeś dla społeczeństwa, nigdy nie zostanie zapomniane. Czytamy w poruszającym komunikacie w mediach społecznościowych. Tragiczny wypadek podczas prac w lesie. Nie żyje prezes OSP. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 24 sierpnia nad ranem w miejscowości Turzyniec na Lubelszczyźnie. Podczas prac w lesie doszło do wypadku. Ciągnik przygniótł mężczyznę. Niestety jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna pracujący w lesie podczas zrywki drewna został przygnieciony ciągnikiem. Pomimo długotrwałej reanimacji prowadzonej najpierw przez strażaków, a następnie przez ratowników medycznych, nie udało się przywrócić funkcji życiowych, poinformowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zwierzyńca. Nie żyje prezes OSP. Poruszający komunikat. Jak się okazało, śmierć w tym tragicznym zdarzeniu poniósł prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzyńcu, Zdzisław Panuciak. W mediach społecznościowych pojawił się poruszający komunikat. Koledzy z jednostki zamieścili pożegnalny wpis. Bardzo smutna wiadomość. Dziś rano w tragicznym wypadku śmierć poniósł nasz prezes DH, Zdzisław Panuciak. Prezesie, to, co zrobiłeś dla społeczeństwa, nigdy nie zostanie zapomniane. Spoczywaj w pokoju. Wyrazy współczucia dla twojej rodziny. RIP. Strażacy opublikowali również zdjęcia z miejsca akcji. Brały w niej udział liczne jednostki. Tragiczny wypadek w lesie. Nie żyje prezes OSP. Strażacy ze Zwierzyńca opublikowali zdjęcia z miejsca akcji ratunkowej. Widzimy na nich ciągnik rolniczy, który przewrócił się na lewy bok. W akcji brały udział liczne służby. Dokładne przyczyny wypadku są ustalane. Tak zwana zrywka drzewa, podczas której doszło do tragicznego wypadku, zazwyczaj polega na wywozie ściętych drzew z lasu do miejsca, w którym mogą być one dalej przetwarzane lub przewożone, na przykład do tartaku. Na miejscu policja prowadziła swoje czynności pod nadzorem prokuratora.